Jak uczyć się taktyki i prawidłowych zachowań na boisku? Dzisiaj odpowiem na pytanie, które zadaje sobie mnóstwo piłkarzy. Naukę najlepiej zacząć od samego oglądania meczu. Gdy patrzysz na mecz i myślisz o zachowaniach, to już robisz prawdziwą analizę. Gdy zobaczysz zachowanie, które jest przydatne na twojej pozycji lub jest efektywne, to zapisz sobie nagranie z tego zachowania, po prostu taki krótki 20-sekundowy filmik, lub jeśli nie masz takiej możliwości, zapisz minutę meczu, w której miało to zachowanie miejsce. Następnie analizuj ten kawałek krok po kroku, aż będziesz wiedzieć, o co chodzi i jak się to wszystko robi oraz po co to się robi. Gdy zrozumiesz to zachowanie i będziesz wiedzieć, co i jak, to stwórz ćwiczenie dopasowane do ciebie, czyli na przykład jeśli masz tylko dwie piłki lub jedną piłkę, to zrób ćwiczenie tak, aby wykonać to z taką ilością sprzętu, którą masz. Gdy rozrysujesz i rozpiszesz ćwiczenie, idź na boisko i trenuj to do momentu, aż będziesz to robić instynktownie i bez myślenia. Teraz pokażę przykład, jak wygląda cały proces. Oglądam mecz i wyłapuję zachowania, które mogę wprowadzić do mojej gry. W moim przypadku jest to przyjęcie pod siebie, gdy zawodnik nakłada wysoki pressing. Wycinam fragment i dogłębnie go analizuję. Oglądam ten fragment kilka razy, żeby wiedzieć, co z czego wynika, a następnie rozpisuję ćwiczenie i idę na boisko robić trening. Gdy opanuję jeden aspekt, powtarzam proces ponownie, aby nauczyć się następnego. Myślę, że materiał był pomocny. Jeśli masz jakieś pytania lub spostrzeżenia, napisz komentarz. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień.